Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z kolejną, mam nadzieję, że w Waszej opinii, ciekawą historią. Dzisiaj będę opowiadać o aktorce, którą zapewne znacie najbardziej z telewizyjnego hitu, serialu, który naprawdę podbijał bardzo wiele serc, Plotkara. Na podstawie tej historii chciałabym zwrócić Waszą uwagę na to, jak trudne mogą być relacje z matką. Głównie też chciałam Wam opowiedzieć o niesamowitym dzieciństwie tej aktorki, ale właśnie te relacje z matką są bardzo ciekawe, ponieważ wiele kobiet chce mieć córkę w nadziei na to, że będzie mogło utrzymywać z nią taką więź przyjacielską, że to będą bardzo zażyłe relacje. Później życie pokazuje inaczej i często historie, które Wam przytaczam, kwitujecie komentarzem, no z rodziną to najlepiej wychodzi się na zdjęciu. Ja oczywiście nie zawsze jestem tego zdania, być może dlatego, że ja mam akurat świetną rodzinę, ale faktycznie, kiedy po prostu przytaczam Wam tę historię, coraz częściej przekonuję się, że to nie są odosobnione przypadki, więc jeżeli macie świetną rodzinę, to jak najbardziej macie za co dziękować. No i szanujcie swoich bliskich, to jest bardzo ważne. No ale żeby tak już dłużej Was nie trzymać w niepewności, powiem Wam, że dzisiejsza historia jest bardzo właśnie taka wnioskogenna, jeśli o słowotwórstwo chodzi, ponieważ no cóż, początkowe zawirowania da się wyprostować, ale dzisiaj jednak przekonamy się, że jeżeli chodzi o pieniądze, sławę i inne tego typu rzeczy, to nawet najtrwalsze więzi czasem nie są w stanie tego wytrzymać. Ciekawa jestem bardzo Waszych wniosków po tym odcinku. Zaczynajmy! Leighton Marissa Mister to amerykańska aktorka filmowa, telewizyjna, piosenkarka, autorka tekstów i piosenek oraz fotomodelka. Sławę oczywiście zawdzięcza dzięki roli Blair w serialu telewizyjnym Plotkara. Urodziła się w Fort Worth w stanie Teksas jako córka Constance i Douglasa Misterów. Jednak większość życia spędziła w Nowym Jorku oraz Los Angeles. No i co bardzo ciekawe, w momencie kiedy do twórczyni roli serialowej Blair przychodziła na świat, jej matka właśnie odsiadywała wyrok w więzieniu. Za co odsiadywała wyrok? Chodziło tutaj o marihuanę. Była powiązana z grupą przemycającą marihuanę z Jamajki do Stanów Zjednoczonych. Przez to Leighton przyszła na świat w normalnym szpitalu, a pierwsze 3 miesiące życia wraz z matką spędziła w ośrodku resocjalizacji. Następnie mama aktorki musiała powrócić do więzienia po to, żeby odsiedzieć resztę wyroku. W Polsce, z tego co wiem, zwykle jest tak, że do 2 roku życia w tych więzieniach o niższym rygorze matki mogą wychowywać swoje dzieci. Są tam takie specjalne przedszkola, żłobki. Wszystko jest tak zorganizowane, żeby dziecko jednak mogło przebywać z matką. Tutaj nie wiem do końca, czy Constance została skazana na taki wyrok, który uniemożliwiał jej zabranie ze sobą dziecka, czy też w Stanach nie przewidywano wtedy takiej możliwości. Oczywiście, gdy aktorka stała się osobą rozpoznawalną, popularną, zaczęła mieć masę fanów, zaczęła również udzielać wywiadów. No i oczywiście zaczęto również doszukiwać się różnych ciekawych faktów, o jakie można by zapytać z jej przeszłości. I jednym z faktów, o które często pytano, było właśnie to, jak wyglądało jej dzieciństwo, ponieważ przez to, że urodziła się, kiedy jej matka odsiadywała wyrok, był to bardzo pikantny temat dla mediów. Na to aktorka zwykle bez problemu odpowiadała w ten sposób. Uświadomiłam sobie, że nie można sądzić innych, a zwłaszcza swoich rodziców, na podstawie tego, co zrobili w przeszłości, bo ludzie się zmieniają. Moja mama dużo przeżyła, zanim się urodziłam i nie mogę jej na tej podstawie oceniać. Ona i mój tata są dobrymi ludźmi. Mogłam być znacznie gorsza. Podobno jej tata również miał problemy z prawem, ale po tym, jak jej matka opuściła więzienie, postanowili już zmienić swoje życie i stali się przykładną amerykańską rodziną. Wkrótce ich rodzina powiększyła się i aktorka ma o 8 lat młodszego brata Aleksandra, któremu niestety od początku jego życia nie dopisywało zdrowie. No i tutaj mogłoby się wydawać, że wszystko wyjdzie na prostą, ale poczekajcie, bo później opowiem Wam, co się stało, kiedy aktorka osiągnęła dużą popularność. Aktorka dorastała w Marco Island na Florydzie, gdzie występowała w sztukach wystawianych przez lokalny teatr. Kiedy podjęła więc decyzję o tym, że chce zostać aktorką? Wtedy, kiedy została zatrudniona przez lokalną stację do odtwarzania jednej z ról w produkcji Czarnoksiężnika z Krainy Oz. Gdy skończyła 11 lat, wraz z matką przeprowadziła się do Nowego Jorku.
Tam uczęszczała do Professional Children's School, gdzie rozpoczęła karierę modelki. Bardzo często Wam mówię, że właśnie kariery aktorek kiedyś, dawno temu, bardzo często zaczynały się od baletu, ale teraz właśnie droga poprzez modeling do aktorstwa jest bardzo popularna, szczególnie w Stanach Zjednoczonych. Zresztą aktorce bardzo dobrze szło jako modelce. Jak sami widzicie, zaczynała bardzo wcześnie, w wieku 11 lat, ale jak na modelkę nie było to wcale zbyt wcześnie i wystąpiła w kilku naprawdę świetnych kampaniach. Między innymi pojawiła się w kampanii reklamowej tak znamienitej marki jak Ralph Lauren. Później, gdy zrobiła już karierę, najpierw jako modelka, a później właśnie jako aktorka, była bardzo często wybierana przez różnego rodzaju magazyny jako jedna ze 100 najpiękniejszych kobiet świata. Potem przyszedł czas na kolejną przeprowadzkę i gdy przeprowadziła się do Los Angeles, to z tym miastem postanowiła związać swoją przyszłość. No i oczywiście wiązało się to również z planami aktorskimi. Zaczęła pojawiać się w kolejnych serialach. Nieco większą rolę dostała w Tarzanie, 24 godzinach, ale wciąż czekała na prawdziwy przełom. I faktycznie musiała trochę poczekać, ale przyszedł przełom i to chyba nawet nie aż takiego przełomu się spodziewała, ponieważ faktycznie w 2007 roku, gdy dostała rolę Blair w serialu Plotkara, wszystko się odmieniło. To był przełom w jej karierze, bowiem rolą bogatej i rozpieszczonej Blair zyskała sympatię ludzi w wielu krajach. Od tamtego momentu zaczęło jej się dobrze powodzić, również finansowo. Dla tej roli aktorka przefarbowała włosy z blond na ciemne. Od tej pory od twórczyni roli serialowej Blair zrobiło się głośno, ale dopiero głośno na temat jej prywatnego życia zrobiło się bardziej w 2011 roku. Dlaczego? Media poinformowały, że aktorka pozwała do sądu swoją matkę. Aktorka utrzymywała, że co miesiąc przekazywała swojej matce kwotę 7,5 tysiąca dolarów po to, żeby ta przeznaczała tę kwotę na leczenie oraz rehabilitację jej chorego brata. Tymczasem aktorka powiedziała, że jej matka w większości kwotę, którą otrzymywała co miesiąc, przeznaczała na to, żeby nie pracować oraz na różnego rodzaju zabiegi kosmetyczne oraz przyjemności. Co na to oskarżona? Powiedziała, że ona w takim razie również zamierza pozwać swoją córkę. Widzicie? Wydawać by się mogło, że w tej rodzinie po tych początkowych perturbacjach wszystko wyszło na prosto, ale sprawy skomplikowały się, kiedy niestety pojawiły się większe pieniądze. Za co matka w takim razie chciała pozwać córkę? Żądała 3 milionów odszkodowania, bo zawarły ustną umowę, że aktorka będzie jej przesyłać 10 tysięcy dolarów miesięcznie, a przesyłała tylko 7,5. Aktorka stanowczo temu zaprzeczała, a poddodatkowo mówiła, że nawet jeżeli była taka umowa, to dotyczyła jedynie płat pieniężnych, które miały zapewnić zdrowie jej bratu, a nie pieniędzy, które po prostu będzie jej dawać na dowolne wydatki. Po długiej rozprawie sąd przyznał rację aktorce i oddalił żądania jej matki. Aktorka dostała też prawo do opieki nad swoim bratem, ponieważ obawiała się, że przy matce może on być zaniedbywany, ponieważ kobieta przywykła do tego, że nic nie musi robić. Bała się, że teraz ich stopa życiowa znacznie się pogorszy, dlatego postanowiła sama przejąć opiekę nad swoim bratem. Myślę, że to jest wręcz heroiczne, ponieważ biorąc pod opiekę chore dziecko, aktorka trochę ograniczała swoją wolność. A ponieważ była właśnie wtedy u szczytu swojej aktorskiej kariery, jak do tej pory, to wiedziała, z jakimi się to może poświęceniami wiązać, a mimo to zdecydowała się zająć młodszym bratem po to, żeby on tylko nie ucierpiał na tej sytuacji. W 2003 roku zaręczyła się z aktorem Adamem Brodym, którego poznała na planie filmu Córka mojego kumpla. Kilka miesięcy później wzięli ślub, a w połowie 2015 roku na świat przyszła ich córka. Obecnie aktorka dzieli życie między rodzinę, wychowywanie dziecka, a także muzykę. Na koncie ma wiele dobrze przyjętych singli. No i naturalnie oczywiście film. Zdobyła moją bardzo dużą sympatię, kiedy przygotowywałam ten odcinek i jestem bardzo ciekawa, co Wy powiecie na ten temat. Co myślicie o zachowaniu matki, co myślicie o zachowaniu córki? Czekam oczywiście na Wasze komentarze. Pamiętajcie, żeby obserwować mnie na Instagramie. Będę za to bardzo, bardzo wdzięczna. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć, pa!